W ostatnim czasie wokół Poppy Playtime wyrosło kilka mocnych kontrowersji. Między innymi na światło dzienne wyszło parę brudów, które za uszami mają osoby stojące za Mob Games w odniesieniu do zaistniałej kilka lat temu sytuacji związanej z niejakim Kosterem, który zarzucił ostatnio Mob Games skopiowanie fabuły jego produkcji o tytule Venge, która została wydana w lipcu 2020 roku. Czy Poppy Playtime jest plagiatem, co Mob Games ma za uszami, a także czego możemy dowiedzieć się z całej zaistniałej sytuacji? Cześć, ja jestem Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym zamierzam przeanalizować wszystko, o czym powiedziałem przed chwilą, bo wiem, sytuacja jest całkiem gruba i myślę, że należy się tutaj jakieś konkretne wyjaśnienie. Nim zaczniemy, strzelcie standardowo kciuka w górę pod tym filmem oraz suba na kanale, jak jesteście tutaj nowi. Tymczasem już nie mam zamiaru przedłużać, bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam do oglądania. Aby poznać źródło problemu i nabrać szerszego poglądu na całą sytuację, musimy rozpocząć od samego początku, czyli cofnąć się o dobre kilka lat wstecz. Zacząć musimy od tego, iż za Mob Games stoją osoby, które jeszcze parę lat temu i w sumie nawet w tej chwili zajmują się i zajmowały się animacjami z Minecrafta, czyli osoby tworzące kanał Enchanted Mob, a także Zamination. Wszystko znajduje się na kanale YouTube Mob Games, a także na serwerze Discord, który jest poświęcony grze. Oczywiście osób zaangażowanych w projekt jest znacznie więcej, ale my musimy skupić się tylko na tej dwójce. Bowiem kilka lat wstecz mieli oni konkretny konflikt z pewnym innym YouTuberem zajmującym się animacjami. Ekrousterem, którego będziemy tutaj określać po prostu Crowsterem, bo ciężko mi to wymówić. Tak. No i cóż, możemy wrócić do teraźniejszości. W październiku ubiegłego roku ukazuje się gra Poppy Playtime, która w błyskawicznym czasie staje się olbrzymim hitem. Wielu youtuberów, w tym ja, robi z tego filmy. I generalnie wszystko spoko. Kolejny fajny horror, który można sobie pooglądać w internecie, bądź samemu w niego pograć. Tylko że już od pierwszych dni swojego życia wokół Poppy Playtime narastało coraz więcej kontrowersji. To część osób twierdziła, iż całość nie jest odkrywcza. Iż jest tutaj wiele podobieństw względem chociażby Bendy and the Ink Machine, między innymi w postaci dość podobnej rozgrywki, kreacji świata, czy przykładowo głównego antagonisty, porównanie tutaj Hagiego Wagiego z Ink Bending. Mniej więcej w tym samym czasie, bowiem dokładnie 17 października 2021 roku, Coaster na swoim Twitterze stwierdził, iż Poppy Playtime ukradło fabułę jego własnej gry pod tytułem Venge, która została wydana w 2020 roku. Ten konkretny post zrodził 5 kolejnych tweetów i rozpoczął wątek, na przestrzeni którego Coaster pokazywał kolejne dowody, które miały bronić jego tezy, jakoby Poppy Playtime kradło fabułę z jego gry. Na początku porównując fakt, iż w Poppy Playtime zwiedzamy opuszczoną fabrykę, jak sam stwierdził, nie jest to oryginalny koncept, bowiem znalazł się on w jego grze, gdzie to eksplorowaliśmy pozostałości po firmie Rotnik, która, jak sam mówi, w czasach swojej świetności była na samym szczycie przemysłu, jednak pewnego dnia wszyscy jej budynek, który eksplorujemy w grze, opuścili. Następnie stwierdził, iż opis na Steamie obu gier jest niemalże identyczny. W kolejnym tweecie stwierdził, iż gdyby jakiś inny twórca niż Mob Games zrobiło właśnie grę bardzo podobną do niego, to zachowałby się inaczej. Natomiast patrząc na fakt, iż deweloperami w Mob Games są Enchanted Mob i Zamination, z którymi w przeszłości miał nieprzyjemną sytuację, nie może przejść obok tego obojętnie. Tutaj zostawił po sobie dokument Google'a, który możecie sami prześledzić, bo zostawię do niego link w opisie. Następnie dodał, iż nie tylko historia jest tutaj bardzo podobna, lecz również modele postaci w tej grze. Generalnie same postaci. Swoją tezę podparł dwoma obrazkami, na przestrzeni których porównuje postaci z Poppy Playtime, a także z Venge. Napiszcie w komentarzach, czy dostrzegacie tutaj jakieś podobieństwo. Następnie dodał jeszcze, iż będzie bronił swojej gry z całych sił. Jakieś 2 tygodnie temu zagraniczny twórca Sheep Rampage nagrał materiał na temat kontrowersji wokół Poppy Playtime, gdzie m.in. opisuje wątek afery z NFT wokół tej gry, a także właśnie rzekomej kradzieży. Tutaj sprawa zaczęła nabierać coraz to większego rozgłosu. Natomiast zaledwie kilka dni temu pojawił się kolejny materiał, gdzie to twórca przeprowadził wywiad z samym Coasterem,
który całkiem sporo wyjaśnia. Ale jednak zanim przejdziemy do tej kwestii, musimy poruszyć troszkę inną, o której wspomniałem wcześniej. Pamiętacie jeszcze tego tweeta? Tak jest, przed chwilą o nim mówiłem. Poza wspomnianym dokumentem tekstowym, gdzie sama sprawa jest trochę bardziej rozwinięta i polecam wam to przeczytać, padły tu słowa o nękaniu Costera przez twórców Poppy Playtime. Jednak zacznijmy od początku. Generalnie w przeszłości jeszcze za, że tak to ujmę, bardziej YouTube'owych czasów, Coster był niezwykłym fanem Enchanted Moba i Zamination. I właśnie o relacje między Zachiem a Coasterem się tutaj rozchodzi. Wszystko rozpoczęło się od propozycji biznesowych skierowanych w stronę Coastera, jeszcze podczas live'a, którego ten prowadził. Coaster miał być namawiany do przedwczesnego jego zakończenia w celu przyjrzenia się sprawom biznesowym. Niestety, kiedy panowie przeszli do rzeczy, coś między nimi nie zagrało. Wówczas tymczasowo ich drogi się rozeszły, a kanał na YouTubie Coastera zaczął spadać w dół. Niedługo później panowie spróbowali zejść się na nowo i wówczas na światło dzienne wyszły wiadomości na prywatnej grupce, do której Coaster został dodany. Tam m.in. menadżer Moba miał wyśmiewać Coastera właśnie, później miał zaprzeczać takowym zarzutom, które były ponadto podparte screenami. Jeszcze innym razem Enchanted Mob miał posunąć się do tego stopnia, iż zaczął używać tej samej muzyki w outro co Coaster, a następnie oskarżyć go o plagiat, mimo faktu, iż ten używał jej znacznie wcześniej. Ten beef oczywiście trwał znacznie dłużej i nie mam zamiaru już bardziej się w to zagłębiać w tej chwili. Odsyłam was do owego dokumentu. Możecie sobie go na przykład przetłumaczyć, jeżeli ktoś nie umie angielskiego i wszystko będziecie dobrze wiedzieć. Lecz teraz musimy przejść do wywiadu, który został właśnie z Coasterem przeprowadzony w tamtejszym filmie. Przede wszystkim Coaster został zapytany, dlaczego to wszystko mogło mieć miejsce. Sam stwierdził, iż Mob i cała reszta uznali go za zagrożenie, a następnie dodał także, iż chociażby sytuacja z muzyką z outro wzięła się z tego, iż, tu cytat, myślę, że po prostu chcieli być dupkami. Myślę, że dokładnie wiedzieli, co robić z takim dzieckiem jak ja. Myślę, że chcieli mnie wkurzyć. Będąc szczerym, to zadziałało. Nie sądzę, żeby próbowali skierować przeciwko mnie fanów. Nikt by tego nie zauważył, oprócz mnie. Myślę, że o to chodziło. Zostało tutaj poruszone znacznie więcej punktów, więc odsyłam do tamtejszego filmu, lecz jeden konkretny przykuł moją uwagę. Mianowicie, Coaster zapytany o to, jakie ma odczucia względem samego tytułu Poppy Playtime, odpowiedział następująco. Nigdy w to nie grałem, ani tego nie oglądałem. Wszystkie informacje o grze to rzeczy, które powiedzieli mi moi znajomi. Jestem pewien, że osoby, które odpowiadają za kodowanie gry, to naprawdę wspaniale i utalentowani ludzie. Z tego co słyszałem, gra jest bardzo dobrze dopracowana i ma znakomitą scenę pościgową, za co bardzo ją pochwalam. Gdyby ta gra została stworzona przez kogoś innego, prawdopodobnie bym ją pokochał. Wydaje się, że jest to fajna gra. A jakie jest moje zdanie w tym temacie? No cóż, problem jest w tym, iż mamy do dyspozycji zdanie tylko jednej ze stron, czyli tylko i wyłącznie perspektywę Coastera. Nie wiemy, jak do całości mogą ustosunkować się ludzie z Mob Games, czyli Enchanted Mob i Zach. Moim zdaniem, zanim wyda się jakikolwiek osąd w dowolnej sprawie, należy znać wersję obu stron. Należy nie śpieszyć się za bardzo z wydawaniem jakiegokolwiek werdyktu. Co do obecnej sytuacji, z takim scenariuszem, jaki przedstawił Coaster, to on wychodzi tutaj na poszkodowanego. A jak wyglądało to w rzeczywistości, na ten moment nie chcę tutaj dawać jakiegokolwiek osądu. A czy Poppy Playtime to tak naprawdę plagiat wręcz? Na ten moment wydaje mi się, że nie. Na ten moment wszystkie znaki na niebie pokazują, że nie jest to kopia tej gry. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Rzeczywiście założenia fabularne są całkiem podobne w wielu miejscach, ale tak to już teraz jest, że wszystko jest remiksem. Niewiele powstaje w tej chwili naprawdę oryginalnych i bardzo odkrywczych rzeczy, więc wydaje mi się, że do plagiatu tutaj żadnego nie doszło. Zdaje się, że Coasterem naprawdę mocno targają tutaj emocje, a cała sytuacja wyszła z tego całego gniewu, który trzymał w sobie od kiedy tamtejsze wydarzenia miały miejsce. Uważam, że chciał w jakiś sposób odgryźć się na Mobie i całej reszcie za wydarzenia z przeszłości. Cóż, obydwie gry są dostępne na Steamie, obie oczekują na swój drugi chapter, samo Venge jest doświadczeniem o 1,5 godziny dłuższym od samego Poppy Playtime. Po rzucie oka stwierdzam, że jest to naprawdę spoko gra i polecam wam się z nią zapoznać. Póki co myślę, że powinniśmy czekać na dalszy rozwój sytuacji i na ewentualne stanowisko Mob Games w całej tej sprawie. Wtedy możemy jakiś już werdykt dokonać. Więcej gadam. A wy napiszcie sami w komentarzach, co o tym sądzicie.
Tymczasem, moi drodzy, ja będę się już powoli żegnał. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu do tego momentu. Jak się wam spodobał, to strzelcie pod nim kciuka w górę, a także zostawcie suba na kanale, jak jesteście tutaj nowi. Wpadajcie także na mojego Instagrama i całą resztę, wszystkie linki macie w opisie. Do usłyszenia w kolejnych filmach, mówi do was Mondar. Trzymajcie się cieplutko, miłego dzionka wam wszystkim. Cześć!